Witam wszystkich na kolejnym poradniku do modowania Gotika, tym razem krótkim i bardziej świątecznym. Pokażę, jak w szybki sposób zrobić własny hełm, a będzie to świąteczna czapka w programie 3D i jak taki model dodać do Gotika. Obsługę programu 3D pokażę z grubsza, bardziej chodzi mi o to, jak dodać model do Gotika. Jeśli chcecie, to na obsługę programu 3D poświęcę jakiś inny filmik, bo ogólnie jest sporo poradników w internecie do tworzenia modeli 3D. Model zrobimy w programie GMax. Jest to program oparty na 3D Maxie 4. Co prawda jest to dość skromny program, ale na razie wam wystarczy. Tak więc pobieramy GMaxa ze stronki, do której link podałem w opisie, i instalujemy go. Teraz musimy pobrać pewien dodatek do GMaxa, który umożliwi nam importowanie i eksportowanie modeli z Gotika do programu i z programu do Gotika. Wchodzimy na stronę Keraxa i pobieramy Keraxa dla GMaxa 1.2. Na tej stronce znajdują się także inne wersje Keraxa do innych programów 3D, więc jeśli ktoś ma inny program 3D, to właśnie stąd musi sobie pobrać odpowiednią wersję. Ściągamy wersję dla GMaxa i instalujemy. Jeśli to już zrobiliśmy, możemy odpalić nasz program. Jednak programu nie otwieramy przez normalną ikonkę GMaxa, tylko przez KRX GMax Extender. Tak wygląda nasz program. Tutaj mamy cztery główne okienka widoku. Widok z góry, z przodu, z lewej strony, perspektywę. Lepiej, żeby zrobić obiekt, będzie dobrze widać. I na przykład możemy, klikając w prawym, tutaj w lewym górnym rogu prawym myszy, możemy view zmienić na przykład z widoku z góry na widok z dołu. I ewentualnie, jak na przykład zepsuje nam się nasz widok, to możemy do niego wrócić. Tak samo. Na dole mamy ikonki, które odpowiadają za kamerę. Pierwsze 5 ikonek odpowiada za przybliżenia. Ale równie dobrze przybliżyć możemy scrollem. Rączka odpowiada za przesuwanie kamery. Ale równie dobrze możemy przesuwać kamerę środkowym przyciskiem myszy. Ta ikonka odpowiada za obrót. Ta ikonka jest najbardziej użyteczna, ponieważ to możemy ikonką obracać, a scrollem możemy przybliżać i poruszać kamerę. Powiększmy perspektywę, bo z niej najlepiej widać model. I stwórzmy naszą czapę. Wchodzimy do zakładki z takim ładnym kursorem. I tutaj na przykład widzimy, mamy różne obiekty do stworzenia. To już sami możecie się z tym pobawić, może jakiś inny program poświęcę, co, jak, gdzie, po co i dlaczego w programach 3D. Teraz szybko zróbmy naszą czapę. Klikamy na torusa. Torusa. Robimy jakiegokolwiek naszego torusa. Radius pierwszy zmieniamy na 25, drugi na 5. Dobra. Jeszcze segmenty musimy zmniejszyć, żeby było bardziej kwadraciakowe jak w Gotiku. 8 na 8 powinno być dobrze. Teraz stwórzmy kon. Jakikolwiek. Pierwszy radius trochę mniejszy niż 25, 23 dajmy. Drugi 0, żeby był czubek. Wysokość 50, mniej 40. Zmniejszmy jeszcze sides na 8. Dobra. Teraz przesuńmy nasze obiekty na sam środek. Klikamy na obiekt prawym na przesuw tutaj i ustawiamy współrzędne wszystkie na 0. I to samo z drugim robimy. Dobra. Teraz stwórzmy geoshape. Jakikolwiek. Teraz tak, zmieńmy radius na 5. Weźmy segment, zmniejszmy w tetra 4. Dobra, nie będzie.
I teraz przesuńmy ją też na środek. Teraz przesuniemy naszą kulkę na górę. Normalnie moglibyśmy to zrobić współrzędnymi, ale przesuniemy to ręcznie. Jak widzimy, mamy tu takie strzałki. Gdy na przykład przytrzymamy zieloną strzałkę, to tylko w jednej płaszczyźnie się możemy się poruszyć. Więc my musimy przesunąć to w górę, więc przytrzymujemy niebieską i przesuwamy tyle, ile chcemy. Może jeszcze radius zwiększmy na 6. I mamy naszą czapkę gotową. Teraz nałóżmy proste, jednokolorowe tekstury na nią. Normalnie powinno się to robić z oddzielnego pliku, ale ten program pozwala na robienie prostych, jednokolorowych tekstur, więc klikamy na tutaj taką czerwoną kulkę. Otwiera nam się nowe okienko, klikamy New, Standard. Tutaj w tym okienku klikamy na Ambient i wybieramy nasz kolor, jakiś byle nie pedalski czerwony. Może być. Tutaj widzimy, jak będzie wyglądał nasz kolor. Przeciągamy ten nasz kolor na figurę, na której chcemy, żeby był. Albo klikamy Apply. Teraz klikamy na New, Standard, drugi kolor, wybieramy biały i przeciągamy tutaj i tutaj. I tak będzie wyglądała nasza czapa. Teraz możemy zapisać nasz plik. Jeśli klikniemy File, Save, to zapiszemy w formacie GMOX, więc jest to format tylko do odczytu przez program. Żeby zapisać w formacie, którym może odczytać Gothic, musimy tutaj w zakładka przejść na taki młoteczek fajny i poszukać takie coś, co się nazywa KRX Imp Exp. Jeśli tego nie ma, to albo jest zminimalizowane, albo źle zainstalowaliście KRX-a. Teraz klikamy na Export 3DS i JEP. Nazywamy nasz plik czapa, zapisujemy. W okienku, które się pojawia, musimy zaznaczyć wszystkie figury nasze. Musimy wybrać sposób zapisania. Mamy dwa sposoby zapisania. Na razie nie będę tłumaczył, czym one się różnią, po prostu musimy wybrać pierwszy sposób i klikamy Export. Wyeksportowany plik przenosimy do folderu Gothica Work Data Meshes. Musimy także zrobić skrypt czapy. Skrypt macie gotowy do pobrania albo tworzycie go sami i kopiujecie zawartość tego pliku do pliku itArmor, który znajduje się w Work Data Script Content Items. Teraz w szybki sposób możecie odpalić grę Gothic Starterem z opcją Reparse Scripts i przywołać czapę poprzez konsolę. Jeśli oczywiście myślicie, że to już wszystko, to oczywiście jesteście w błędzie. Stworzony model w Gothicu może wyglądać po prostu shitowo. Żeby go dopasować, będziemy musieli wrócić z powrotem do programu 3D. W programie 3D musimy tak manipulować rozmiarami obiektu, żeby dopasować go do Gothica. Najprostszym sposobem będzie kliknięcie, zaznaczenie wszystkich obiektów, kliknięcie prawym i wybranie skali. Teraz przytrzymując przycisk myszy możemy przeskalować jak bardzo chcemy. Tak samo jeśli przeskalujemy i na przykład obiekt będzie za wysoko, za nisko, możemy przesunąć odpowiednio tak, żeby w Gothicu dobrze wyglądał. Trochę to trwa, jest w tym trochę zabawy, ale na pewno sobie z nim poradzicie. Jeśli jednak zmienialiście model, to oprócz podmiany pliku 3DS będziecie musieli także wejść do folderu Compilate i wyszukać plik czapa. Musicie usunąć plik czapa MRM. Jest to skompilowany plik, a Gothic taki czyta w pierwszej kolejności. Więc jeśli podmienilibyście plik 3DS, a nie usunęli tamtego pliku, to nie zauważylibyście zmian. No i to by było na tyle. Po długiej przerwie, jeśli się komuś nie znudziło, to zapraszam na moją stronę internetową, do subskrypcji mojego kanału i do oglądania moich innych filmików. Trzymajcie się, na razie.